Kurde, WPK 2006. Człowieku, kolejny wieczór, kolejne wiadomości ze świata pełnego podłości, zazdrości, niedości. Pytam czemu niewinny chłopaczyna na dworcu kolejowym leży, czemu nie wraca do domu, czemu łzy jego dostarczają chłodu, dreszczy emocji. Naprawdę to pościg za samym sobą, długie przemyślenia, weź przestań, odpowiedź jest prosta. Ojciec ów najebany wrócił do domu, pewnie awantura, która z kolei na twarzy dzieciaka pełno siniaków. Pewnie to już monotonia jego nocnego życia na kolei. Załamany sięga po klej, głęboki wdech. Ciekawe co na to jego rodzina. Daj spokój, przecież to ona go zabija. Pewnie dawno zapomnieli o tym, że mają syna. Patrzę dalej, na twarzy jego dziwna mina, jakby radość przez smutek się przebijała. W tym momencie powstają założenia, albo zaburzenia, albo ciepłe wspomnienia. Powodują uśmiech na twarzy chłopaka, którego los raczej szczęściem nie obdarzył. Dlaczego los nie rozdaje w życiu równo kart? Dlaczego los decyduje o tym, czy ktoś będzie miał kłopoty, czy też może fart, czy też może fart? Kolejny przykład, młody chłopak po osiedlu się przewija, w ręku róża, drugi dwa bilety do kina. Śpieszy do dziewczyny, z którą całą noc zaplanował. Pewnie nawet nie wie, że za murem stoi kratka najebanych, przez policję często spisywanych. To wszystko na nic, na przysiłko spostrzegani jako chuligani. Pewnie nic by się nie stało, gdyby nie ich mózgi wypełnione procentami. Ale gdzieżby, jeden od drugiego chce być lepszy, bo to przecież fraszka małoletowi, butelką łeb rozpieprzyć. Po chwili słychać głośny krzyk, tuczonej butelki brzmienie. Chłopak cały zakrwawiony pada, już nie dojdzie na spotkanie. Czeka go pod ziemię, czas wiecznego spoczynku. Widząc to, niejednego ścina z nóg. Czy to fantastyka? Niestety prawda opisana na życiowych realiach. Dlaczego los nie rozdaje w życiu równo kart? Dlaczego los decyduje o tym, czy ktoś będzie miał kłopoty, czy też może fart? Dlaczego los nie rozdaje w życiu równo kart? Dlaczego los decyduje o tym, czy ktoś będzie miał kłopoty, czy też może fart?